Siemanko, z tej strony Mefiu i dzisiaj opowiem Wam, jak przenieść konfig z CSGO do CS2 i ogólnie wyjaśnię, jak działają konfigi w CS2 w szczegółowy sposób. I od razu ostrzegam, mimo że sprawa nie jest aż tak skomplikowana, to film pewnie wyjdzie długi i zawiły, bo to jest po prostu nowy CS. W takim filmie trzeba też wiele pobocznych rzeczy wyjaśniać, żeby ludzie na przyszłość wiedzieli, co i jak działa. Ogólnie część ustawień po wczorajszym update'cie przechodzi już teraz z CSGO do CS2, ale tylko część, na przykład micerownik przeszedł, a nie ustawiałem. Chyba wiele ustawień zakładki gra przeszło, ale z wyjątkami typu model i inne, i wydaje mi się, że bindy chyba żadne mi nie przeszły, nie jestem pewien, więc załóżmy, że bindy trzeba ogarnąć całe. Więc są dwa sposoby na przeniesienie ustawień z CSGO do CS2. Pierwszy, ustawienie ręcznie po kolei ustawień w CS2, nie jest to ciężkie, a następnie ręcznie lub prawie nieręcznie bindów ustawienie, to wyjaśnię zaraz. I drugi sposób, zegzekowanie konfigu z CSGO w CS2, następnie naprawienie gry, która się staje trochę popsuta przez to, a następnie tak samo ręcznie lub prawie nieręcznie ustawienie bindów. Który sposób jest lepszy? Najpierw powiedziałbym, że ten pierwszy, bo dzięki temu nie przenosimy całego komendowego syfu, bo masa komend nie działa z CSGO już w CS2, aczkolwiek po głębszym zastanowieniu to może jednak ten drugi właśnie sposób z egzekowaniem nie jest taki zły, bo finalnie komendy, które już nie istnieją, po prostu się nie egzekują w CS2 oraz co ważniejsze, nie zapiszą się nigdzie w CS2, ponieważ konfigi w CS2 działają zupełnie inaczej, o tym też zaraz powiem. Więc przejdźmy do tego drugiego sposobu, czyli zegzekowanie starego konfigu, a następnie w naturalny sposób omówiłem przy okazji pierwszy sposób, bo będę też omawiał pozostałe ustawienia wszystkie z menu CS2. Po tym wszystkim też omówię kwestię autoexeka, więc uwaga, autoexek będzie omawiany halo, ale później i również na samym końcu filmu objaśnię, jak działają pliki config w CS2, ale to jest zbędna wiedza, jeśli chodzi o ten film tak naprawdę. No ale generalnie dobrze jest wiedzieć i na przyszłość jest dobrze wiedzieć. Więc od czego musimy zacząć? Wchodzimy w user data 730 i tak dalej, bierzecie i kopiujecie swój config o nazwie config.cfg, oczywiście z CSGO. Jak nie wiecie, jaki macie numerek user data, to sobie na Steam ID gdzieś tam na goglach wklejacie swój Steam, no i to jest Steam ID 3. Wchodzicie w game core CFG, ten folder game to jest folder z CS2 właśnie, z grą CS2, tam wklejacie swój config CFG oraz na przykład autoexec. Generalnie autoexeka z CSGO dla gry CSGO powinniście byli mieć w innym miejscu niż braliście ten z user data, czyli powinniście mieć go w Counter-Strike Global Offensive CSGO CFG. I tam też powinny się znajdować umieszczone przez Was wszystkie inne konfigi, na przykład konfig na trening na botach, czy na przykład konfigi do movie makingu. Te wszystkie inne najpotrzebniejsze konfigi i autoexec bierzecie jak Noe na arkę, nie polecam zbędnego śmiecia brać ze sobą, i wklejacie je do tego wcześniejszego, co mówiłem, folderu game core CFG. Next, włączamy CS2 i sobie najlepiej wejdźcie na boty i też polecam tą komendę, która teraz gdzieś na ekranie będzie czy coś. Ona też, jak ją wpiszecie, to się zapisze w tych plikach konfigowych, o czym też tam na końcu będę mówił. I ona właśnie wyłącza te wkurzające takie intro, które trwa bardzo długo, jak się na boty wbija przez 10 sekund i tak dalej, albo się restartuje grę. W sensie, no, restart, MP restart game, tak? I generalnie, jak jesteście na botach, wpisujemy exec config oczywiście. I oczywiście, jak nie działa Wam konsola, to na początku wchodzicie w opcję, wpisujecie na przykład cons i tam dzięki temu możecie łatwiej wyszukać te ustawienie, żeby tą konsolę włączyć, albo po prostu je wyszukujecie i ją włączacie. Więc tak jak mówiłem, wpisujemy exec config i prawdopodobnie, to jest prawie że pewne, prawdopodobnie po zegzekowaniu nie będziecie mogli ruszać myszką ani chodzić. Znaczy chodzić to akurat jest kwestia tego, że są inne bindy, a ruszanie myszką, szczerze mówiąc, nie wiem czemu się nie da. W każdym razie ja robiłem te przenoszenie ustawień wiele razy i w sumie za każdym razem, bez wyjątku chyba żadnego, było tak samo. I wiem, że jak polecałem też tam jednemu czy drugiemu znajomemu, to każdy też mówił, że mu się coś tam buguje i blokuje mu się właśnie ruszanie myszką i chodzenie i tak dalej. Więc to jest chyba uniwersalny problem. Więc żeby to naprawić, wchodzicie w klawiaturę i mysz i dajecie zresetuj. I następnie sobie ustawiacie sensa ręcznie. I teraz, albo możemy, bo zresetowaliśmy nasze ustawienia, wszystkie bindy, tak? Albo możemy ręcznie ustawić nasze zresetowane bindy, czy to przez ustawienia gry, czy to przez konsolę, te bardziej zaawansowane bindy. Albo te bindy skopiować z tamtego pliku config z CSGO do osobnego pliku, zedytować je na wersję bindów CS2 i potem go zegzekować w CS2, ten config z bindami. Jeśli chodzi jeszcze o resztę ustawień CS2, które nam się wczytały poprzez zegzekowanie tego konfigu z CSGO, to generalnie powinno być wszystko gotowe, ale jest też trochę nowych ustawień generalnie ogólnie w CS2, których nie było w CSGO, więc je sobie wszystkie jeszcze przejrzymy, ale to po kolei. Więc teraz Wam pokażę, jak zrobić ten osobny plik z bindami, który zegzekujecie. Ten plik config z CSGO, który wklejaliście do game core CFG i który egzekowaliście, duplikujecie go, czyli tam Ctrl-Z, Ctrl-V, zmieniacie mu nazwę na przykład bindy. Następnie w tym duplikacie usuwacie wszystkie komendy generalnie, oprócz tych, które się zaczynają od bind, czyli po prostu ustawiacie same komendy z bindami. I teraz zaczyna się ta trudna część, bo trzeba po prostu wiedzieć, co się zmieniło w CS2 i te bindy pozmieniać.
I teraz też ważna informacja przed tym całym jakby omawianiem bindów. Jeśli kojarzycie moment kilka miesięcy temu, jak był update, jak Valve zablokowało możliwość przypisywania, czy update bety, tak? Jak Valve zablokowało możliwość przypisywania więcej niż jednego bindu do klawisza oraz zablokowało możliwość egzekwowania konfigów podczas gry, oto była naprawdę no, duża draka była, nie wiem jak to określić, no drama generalnie i ja też zrobiłem duży filmik o tym. I po długim czasie, nie wiem tam czy śledziliście, ale na szczęście po długim czasie właśnie Valve się ugięło i cofnęło to, więc tym się jakby nie musicie martwić. Dobra, więc lecimy i na początku config, a potem też zmiany w autoexecu oczywiście. Nie będę się nad każdą komendą taką drobną aż tak bardzo zagłębiał, czy jest dokładnie identycznie taka sama, tylko nad tymi najbardziej ważnymi rzeczami, żeby ten film nie zajął 40 minut, chociaż i tak pewnie zajmie XD. Najważniejsze rzeczy, czyli pierwsza sprawa. Move left już nie jest, czyli poruszanie się w lewo już nie jest plus move left, tylko jest plus left. I clear decals oczywiście nie działa, więc clear decals sobie usuwamy. W ogóle nie da się czyścić decalsów w tej grze. Komendy radiowe być może któreś tam się pozamieniają, ale to zostawiamy, tak? Nie będę się tym przejmował. I teraz też ważna sprawa. Bindy na obracanie się, tak? Plus left, plus right, czyli że po prostu jakby myszką się kręci, ale się nie kręci myszką. Wiecie o co chodzi, nie? No to już nie jest right, tylko turn right. Jest plus turn right. I tutaj tak samo movementowe rzeczy, tak, te move trzeba usunąć, samo jest plus right i decalsu usuwamy. Co prawda nie musielibyśmy bindować WASD oraz paru innych, ponieważ to są domyślne komendy, które będą w user keys default i tak dalej, ale o tym będzie na końcu filmu. Next one plus find the bomb to była komenda, którą miałem gdzieś tam w autoexecu, aliasy pod to były, żeby też był jakiś game instructor i żeby on wskazywał bombę, to już w ogóle nie działa w CS2, więc generalnie cały ten bind po prostu na plus use, ale też nie trzeba, bo no, ale generalnie plus use to jest, tak? Potem w drop to się nie zmienia, o, z plus spin karambit, to zmieniamy od razu na plus look at weapon, ponieważ ten bin na kręcenie karambitem dosłownie nie działa, ponieważ za każdym razem nam się inspektuje przez to każda broń, którą potem wyciągniemy i to jest, myślę, przez to, że jakby funkcjonalność robienia binda na jump została też usunięta, a ten bin działa dokładnie w taki sam sposób, czyli tam jest plus minus i minus plus coś takiego. W tych aliasach i dokładnie tak samo działa jump row, więc dlatego przypuszczam ta komenda nie działa, bo oni chcieli zablokować możliwość robienia jump row. A jeśli chodzi o bind na teleport, tutaj mam pod H, ja generalnie mam pod H i by menu i ten bind na teleport, który działa na botach, jest na botach. Generalnie ten bind w skrócie mówiąc nie działa, więc po prostu stawiam sobie tutaj samo by menu. Radio nie ma znaczenia, message mode, czyli pisanie dla teamu i dla enemy jest takie same. Radio 1 i po tym pośredniku toggle spec show x-ray powinno działać tak samo wszystko, więc to mogę zostawić. Team menu to jest to samo chyba. Tak, team menu zostaje, demo toggle post powinno zostawać tak samo, ale to jest taki bind, który mało kto z was będzie miał. Call vault chyba zostaje, tu mam w ogóle bind na zmienianie tutaj skybossu, który kompletnie chyba mogę usunąć, bo no, to nie działa po prostu. O, i teraz ciekawa sprawa, bind Q plus switch, to można tutaj zostawić, jeśli macie ten bind na quick switcha pod Q, czyli na double Q, ponieważ generalnie to normalnie będzie wam działało, jeśli to sobie zegzekujecie w autoexecu. Więc finalnie to jakby tutaj może być, póki co, to nie będzie wam oczywiście działało, dopóki pierwszy raz nie zegzekujecie autoexeca, no ale zegzekujecie i to nie jest problem, reload zostaje. Plus back, aha, bo to było tak samo, plus forward i plus back, tak, bo tylko na boki było move left, move right, a tutaj nie było move back, move forward, tylko samo back, czyli to zostaje. No i oczywiście clear decalsy nie działają. Tutaj musi się skupić, bo ja szybko gadam i musi się szybko myśleć. Pod temam give weapon a cartridge by a cartridge 7 wszystko śmiga, wcześniej można było, no nie będę już tutaj wam mieszał, to działa. Tylko problem jest tak, tutaj na screenie będziecie mieć screen, na ekranie będziecie mieć screen i tutaj się teraz rozchodzi o to, że to już wam nie kupuje broni jako broń, tylko wam kupuje broń jako slot. Generalnie drugi slot w riflach jest przypisany pod AK-47 ukośnik N4. Więc w tym miejscu to, co będziecie mieli w tym drugim slocie, możecie tam mieć scouta. I komendą wtedy by AK-47 kupi wam scouta. Więc taka sprawa, to jest ważne, więc trzeba wiedzieć, co powinno być w jakim slocie. Jeśli domyślnie nie zmieniali się tam za bardzo, to będzie wam to śmigało. Jeśli na przykład ustawicie sobie cichą N4 właśnie na ten slot drugi, a następnie grubą N4 na slot trzeci, to w zależności od tego, jak się ten slot trzeci nazywa, nie pamiętam, tam przypuszczam jest scout albo AUG albo coś takiego, to pod tą właśnie nazwą będziecie mieli tą grubą N4. I generalnie wszystkie komendy z kupowaniem działają właśnie na zasadzie, który slot zajmują, ale albo się granatów nawet nie da zmienić, a jeśli da się zmienić kolejność, no to po co, więc po prostu granaty jak nie będziecie nic zmieniali i tak samo właśnie te tutaj różne kevlary i inne rzeczy, Zeusy, to wszystko będzie tak samo, a nawet nie wiem czy się da, nie ma to znaczenia, bo to jest po prostu nieistotne, tego nie ruszać. Więc tak samo by vest, czyli kamizelka bez głowy normalnie działa,
V to jest slot 6 i to mam granat, w sensie wyciągnięcie granatu. No i tutaj po raz kolejny plus forward działa, ale clear decals nie działa, więc usuwamy. Slot 10 to jest incendiary, znaczy wyciągnięcie incendiary lub molotowa, więc mam to pod X. Pod Y mam kupno kamizelki z głową, więc to zostaje tak samo, by Westhelm. Pod Z mam plus left, oczywiście tutaj to nie działa, więc trzeba dać plus, nie right left, sorry, turn left, czyli obracanie się. I szczerze teraz tak, nie korzystam z bindów na kupno Digla oraz Teka, w sensie to też daje, wiadomo, kupno 5-7a. W tym slocie nie wiem, czy ten slot, nie, czy go przez przypadek nie zmieniłem, ale generalnie jeśli mam domyślnie, to powinno działać tak samo z Diglem. Ale tutaj po raz kolejny, trzeba to mieć na odpowiednim slocie, żeby kupiło wam tą odpowiednią broń, którą sobie tam napisaliście w tej nazwie. Więc kolejna sprawa, give weapon, hack grenade i hack grenade, to też no, normalnie będzie wam działało. Ja tu mam wszystko z give, żeby też na jakby wiecie, na botach móc sobie dawać, aczkolwiek jeśli macie config na boty, ja już też w sumie mam config na boty taki, że po prostu mam dużo hajsu ustawionego i mam buy anywhere i buy anytime, więc mogę sobie po prostu zostawić tak naprawdę tylko buy i na botach też będę po prostu tego granata mógł sobie kupować. Ale tak po staremu też ma po prostu GIF, to się też na jakieś tam inne sytuacje może po prostu przydać. Toggle console bez tutaj filozofii, tak samo kupowanie oraz dawanie na botach flashów, smoke'ów oraz molotowów. Tutaj mam play, to chyba już nie działa, więc w sumie można by to sobie tutaj usunąć, ten taki dźwięk, który mi się odtwarzał. By diffuser nie ma filozofii, działa. Toggle bot mimic on slam play, tu też można usunąć, w ogóle jest taki archaiczny bind, tam jakiś taki był program, żeby odtwarzać dźwięki, to jest go nieważne, w każdym razie toggle bot mimic i toggle bot crouch normalnie działają. Enter plus plus attack to mam tak z jakiejś tam dziwnej okazji, ale no nie używam, wiadomo, space plus jump, tam ktoś mi pisał, czy można zbindować skok i na spację i na rurkę. Oczywiście, że można, nie ma żadnego problemu, tylko no, jest to niemożliwe do zrobienia przez ustawienie tego w menu, no bo w menu mam tylko jeden slot na przepisanie, wiadomo, jest to trzeba albo przez konsolę, albo właśnie przez zegzekowanie konfigu. Backspace bot place, tutaj nie ma żadnej filozofii, bo normalnie działa. Show scroll, czyli tab, działa. Chyba sprawdzę, bo być może to się zmieniło, ale raczej Valve właśnie jakby trzymało się tego samego nazewnictwa tych komend w jak największej ilości sytuacji. Tak jest, tab zostaje. Caps lock plus voice record, czyli mówienie, voice record został taki sam, escape tak samo wszystko. Del mute, nawet nie wiem co to jest za pierdoła, main pose jakieś też pierdoła, end teleport, no to jest do teleportowania. Nie wiem, czy ta komenda ciągle w ogóle istnieje. First person istnieje, nie wiem czemu ze spacją tu mam, brzydko. Pause, jakieś randomowa też komenda, która nie wiem, chyba do niczego nie służy. O, i teraz sprawa jest. Plus tak zostaje, tu akurat pod shiftem, niech was nie zmyli, bo większość ma tu walka. Ale plus tak zostaje, ale jeśli chodzi o walka, tak, czyli tam większość ma go pod shiftem, walk, uwaga, skupcie się, to nie jest plus speed, tylko plus sprint. Co jest dosyć śmieszne. Sprint time. Co jest dosyć, no to też bardzo śmieszne. Dosyć śmieszne, ponieważ jakby to jest przeciwieństwo, tak? Ten klawisz ma nam dawać jakby odwrotność sprintu, czyli HUD, a nie sprint. No ale nieważne. Prawy alt save plus jakiś tam pierdoły. Control slot 8, czyli tutaj wyciągnięcie smoke'a, czyli to jest pod slotem 8. Tu mam jakąś starą komendę pod prawym kontrolem, która też chyba w ogóle tam nie działa, bo to jest na zmienianie tego pokazywania przez ściany tam ników teammate'ów i ich broni i tak dalej. Tak czy siak usuwam, to jest pierdoła. Bind up arrow, no to też nie będzie działało raczej, chociaż nie jestem tego nawet pewien, no i tak tego nie używam, to jest pierdoła. I tu mam też plus left, no to w sumie z tego nie korzystam na strzałkach, ale też damy tutaj turn, bo oczywiście to nie działa. Plus spray menu tak samo, increment wart, o nawet nie wiem, czy to tak działa, no ale cóż. No jest mi bardzo przykro dla wszystkich osób, które używają w CSGO lewej ręki, ponieważ w CS2 nie można, no nie wiem, już tyle czasu w becie to ta beta istniała i dalej istnieje zresztą, no ale ciągle walczy ten cały czas nie wprowadziło możliwości grania na lewej ręce, więc czy to nastąpi? Szczerze mówiąc nie, a tak naprawdę tutaj nie trzeba jakichś dziwnych increment war, bo to ja to ustawiłem, nie wiem, wiele lat temu. Wystarczy po prostu toggle, tak, cel right hand 01. Albo nawet chyba jak są dwie wartości, to nie trzeba 01 wpisywać, tylko toggle cel right hand. W każdym razie, no to całkowicie to sobie można usunąć. I tutaj pod F2 potem będziecie mieli właśnie to, co tą domyślną komendę, która jest w user keys default zdefiniowana. Chyba tam jest jakiś auto buy, albo pod F3 jest jakiś auto buy, więc w sumie tego bym wolał nie mieć, więc no tutaj by trzeba było coś innego zbindować, żeby nie zrobić jakiegoś randomowego autobaja, tak czy siak. Toggle volume normalnie działa, polecam każdemu zresztą używanie takiej komendy. Endrant to jest na boty bardzo przydatne, na przykład jak sobie ustawiacie tam niski freeze time
i random spawn ustawiacie sobie na zero, czyli macie normalnie domyślne respy i można dzięki temu na przykład sobie ćwiczyć insta smoke, jakieś nanieśnięcie lub na mirażu. Ta komenda endround bardzo, bardzo wam fajnie szybko kończy. Oczywiście z tą komendą, jeśli nie będziecie mieli wpisanej komendy, którą gdzieś tam wcześniej powiedziałem, która jakby wyłącza te team intro takie, no to właśnie te team intro będzie wam się odtwarzało i to będzie bardzo długie i żmudne. Bintf5 przewijanie, znaczy plus przewijanie, to oczywiście działa, to jeśli zegzekujecie sobie autoexec, to będzie wam normalnie działało, jakieś tutaj totalnie useless save quick load click, nie wiem, czy to są jakieś do screenshotów, czy jakieś, są jakieś archaiczne biny, prawdopodobnie nawet z CS1.6, które albo z Source'a, które gdzieś tam mi się przeniosły do konfigu CSGO wiele, wiele, nie wiem, 10 lat temu, jak brałem konfig od Shoxa czy od kogoś, albo nawet normalnie domyślnie w CSGO, są, nie mam pojęcia, to są takie pierdoły quit prompt, to też jakieś pierdoły. Plus Hacinema to używam, to jest komenda CL draw only dead notices, nieważne, demo toggle pause, no czyli pauzowanie demka, normalnie działa. No i teraz tak, mouse plus atak dwa działają. Ta komenda, jak sobie zegzekujecie to w autoexecu, nie, nawet nie trzeba, to jest zwykła komenda, dobra, jestem głupi. To normalnie wam zadziała, czyli bin na gaszenie smoke'a. Jump throw, no tutaj usuwamy, jump throw nie działa i to będzie wam bugowało generalnie gierkę, bo nie będziecie mogli strzelać czy coś takiego, przynajmniej nie testowałem tego po tym update'cie, ale przez cały czas to tak działało. No i no clip player ping normalnie działa, no i tutaj M wheel up plus jump, M wheel down plus jump, czyli taka filozofia, znaczy czyli żadnej filozofii nie ma z większością tych komend. No i cały config jest wyjaśniony, więc zapisujemy sobie to, wchodzimy do CS2, dajemy exec bindy, wszystko śmiga tak jak trzeba, oczywiście jeśli nic nie zboczyliście. I teraz sprawa autoexeca, która jak zobaczycie jest dosyć prosta, ale najpierw po raz kolejny trzeba zedytować autoexec i zrozumieć jak co działa, a co nie działa. Oczywiście wszystkich tam waszych dziwactw, które macie w autoexecach nie przewidzę, ale tutaj trzeba użyć swojego skąpu rozwiniętego, ale jednak istniejącego narządu zwanego u niektórych mózgiem. Dobra, więc mamy tutaj autoexec i tutaj sobie wszystko już poedytowałem i ukośniki są przed tym, co już albo nie używam, albo po prostu nie działa, o tym zaraz będę wszystkim mówił. Więc tak, te wymodel Shift Left AMT, Right AMT to nie działa. Cel Bobblower AMT to jest komenda, którą wszyscy by chcieli, żeby istniała w CS2, ale niestety nie działa, więc no po prostu tego nie możemy mieć. Znaczy możemy mieć, ale nic to nie będzie robiło w naszym autoexecu. Więc no być może Valve to wprowadzi, no liczę na to, że to wprowadzą. Bo te ruszanie się broni, no ten bobbing, tak, to bardzo dużo osób wkurza, większość to miało po prostu wyzerowane, aczkolwiek wyzerowanie tak fizycznie się nie dało, bo to była chyba wartość 5 minimalna, w każdym razie nawet na piątce to było praktycznie, że wyzerowanie tego movementu broni w grze. Bo po AMT ladder to tak samo nie działa. I teraz tak, bind M will down plus jump, M will up plus jump. Tutaj to nie musi być jakby w autoexecu, tylko w bindach na przykład spokojnie można to sobie dać, ale generalnie działa, nie ma tutaj zbyt dużej filozofii. Sound mix async tej komendy nie ma w CS2 w ogóle. Mix ahead chyba nawet domyślnie jest na 003. Generalnie niektórzy umieli nawet na mniej, ale to nie ma z dużego znaczenia. Generalnie to jest taka komenda, dajcie na 003. Jak chcecie, to jest to wpiszcie, nie chcę mi się tego tłumaczyć, bo tu musiałbym się też dużo pochylać ze wszystkimi komendami, a sam jakby nie do końca nawet wiem, na ile one jakby mają wpływ w tym CS2, więc po prostu domyślnie chyba jest taka. W CSGO też na taką miałem ustawioną filozofię, nie ma, zostawcie na taką. Albo olejcie, zróbcie co chcecie, wasze życie i tak. Dobra, żartuję. Cel interp. Słyszałem, że domyślnie jest ten cel interp na 0,1 ustawiany, czy tam 0,1. Nie wiem, to są skomplikowane rzeczy. Generalnie nie wiem, jak działają te interpy. No, nawet do końca ja to generalnie ogarniałem kiedyś, ale od tamtego czasu po prostu ustawiłem i zapomniałem w CSGO, więc wiedziałem, jak to działa. Teraz nawet wam już nie powiem. Generalnie wiem, że interp się ustawiał na niższych pingach, na 1, na wyższych na 2. Generalnie interp miałem chyba tam na 0,031. Coś takiego generalnie domyślnie niby jest w CS2 na 0,1. Nie wiem, w każdym razie to po ukośnikach, bo i tak skoro jest domyślnie jakby forsowane, to nic nie da, a i tak no nie wiadomo jak te komendy działają. Kolejna rzecz, Dedicated Search Max Ping to jest do ustawienia normalnie w opcjach gry lub również to po prostu jak wpiszecie sobie, to wam też się zapisuje w tym Machine Converse, więc to jakby można sobie zostawić. W tym autoexecu nie musi być. To sobie można ustawić, ale to nie jest nic ważnego, bo tak jak mówię, to nie jest komenda, która musi być autoexecu i w CSGO również nie musiała być autoexecu. I teraz tak, cel senderet nie istnieje, cel update rate to jest ciekawe, bo domyślnie za 20 można ustawić z tego, co mi się wydaje na chyba nawet bardzo duże wartości, nawet nie wiem jakie i nie widziałem w jaki sposób to w ogóle zmienia, aczkolwiek coś tam to zmienia, nie wiem, to jest skomplikowane i nawet nie wiem jaki to ma wpływ i nikt wam tego obecnie nie powie, więc chyba po prostu się nie warto bawić i zostawić domyślnie. Domyślnie będziecie mieli to w CS2 na 20, co jest dziwną wartością, dosyć niską, ale jakby ten update rate to określa częstotliwość wysyłania
update'ów gry, no a częstotliwość wysyłania update'ów gry obecnie jest jakby nieskończona, tak, bo jest system tickless, więc no jest to ciekawa sprawa. Rate. Generalnie ta komenda ciągle istnieje. W opcjach gry, jeśli ustawicie na nieograniczone, to jest tam przepustowość łącza gry, coś takiego. To będziemy zaraz zobaczyć, albo nie wiem, w jakiej kolejności to jest w filmie. Nieważne. W każdym razie, jeśli ustawicie na nieograniczone, to będziecie mieli to na 786432. Jeśli ustawicie to na drugą najwyższą opcję, to będzie to na 5300 coś takiego. Znaczy 530 ileś tam tysięcy chyba. To jest ta druga opcja najwyższa, czyli do 4 megabitów, coś takiego. W każdym razie, jak nie macie jakiegoś drewnianego neta, to wiadomo, na tyle w autoexecu lub po prostu ustawcie sobie to raz w grze, tam wybierzcie opcję bez limitu i będziecie mieli tą samą wartość, nie jest to koniecznie mieć autoexecu, bo Cycle nie działa, to jest do AWP, Star Commenda, chyba nawet w CSGO nie działa. Custom Axel, ta komenda, to wiem, że mi się w konsoli wysiedlało, że nie istnieje, więc nie istnieje w CS2, to nie jest w ogóle potrzebne do posiadania w autoexecu. Bin na netgraf, a netgraf w ogóle to jest jakaś abominacja jedna wielka w tym CS2, nie działa, no i generalnie to jest wszystko do poukośnikowania tego, nie miejcie w swoim autoexecu. Display damage to też nie będzie działało, aczkolwiek to jest taki totalnie głupi bind, nie wiem w ogóle, to tylko i tak na matchmakingu wam będzie działo, jeśli już. Nawet ten CS2 chyba faktycznie się to w konsoli nam nie wyświetla na normalnym matchmakingu, tylko potem u góry. Nie wiem, to są takie pierdołki, taki bin z dupy, nawet mi się nie chce nad nim pochylać. O, quick switch, normalnie działa, tutaj mam akurat ukośniki, to jest tylko opis, tak? Ale normalnie bin tutaj działa, na Q plus switch, na plus switch jest last inf i na minus switch last inf, więc po prostu jakby dwa razy nam się za jednym klikiem się robi, bardzo fajne. Do rzucania flashów must have, do grania AWP-y. Można, aczkolwiek teraz jest na przykład, to też będę omawiał lub omawiałem w generalnie chodzeniu po menu, że jest opcja, że po oddaniu strzału nam zoom nie wraca, tylko nam się jakby na zoomie strzelimy i zoom nam nie wraca, mamy odzoomowane. Więc jeśli ktoś chce tak grać, albo na przykład nie wiem, jest nowy w CS-ie, być może dla niego to będzie wygodniejsze, ale myślę, że dla wszystkich, którzy grają w CSGO, jakichś weteranów i tak dalej, no to na pewno jakby to, że strzelicie i zoom wam wraca, to jest naturalne i jakby no, nikt nie będzie chciał tego zmieniać. FPS max nie polecam dawać na zero, aczkolwiek to tylko był problem w CSGO, jak mieliście dużo FPS-ów. No i to też zwiększało load times, teraz load timesy nie są problemem na mapach, więc spokojnie można dać się na 9.99, nie polecam generalnie ograniczać, bo to jest temat na dłuższy wywód, ale no z jednej strony można by ograniczyć na 400, niby tam frame time są, ale nie wiem, to jest dla mnie zawsze dosyć prosta sprawa, już kiedyś to dokładnie przemyślałem, widziałem dużo filmów na ten temat i jakoś nie wiem, na takim wniosku pozostałem, ale czy mam świętą rację, to nie wiem. W każdym razie, Game Instructor już w ogóle nie działa, wskazywasz bomby, to wszystko usunąć, ukośnik, poukośnikować. Cel timeout, nie wiem czy to w CS2 działa tak samo, to jest na taką dużą wartość zostawione, a to pod koniec nawet chyba w CSGO nie działało, mi się wydaje, że po prostu was nie kikuje, jak tam chwilę macie rozłączenie. W każdym razie to jest taka i tak komenda, która nic praktycznie w praktyce wam tam nie zmieni, tylko w jakimś tam rzadkim przypadku, więc pierdoła. Aliasy. O, aliasy w autoexecu właśnie, no to jest miejsce, w którym musicie je mieć. Więc tu mam aliasy, że wpisuję sobie na przykład w konsoli X1 i mam jakiś tam celownik. Ja z tych aliasów nie korzystam, ale kiedyś zmieniałem na takie właśnie jakieś sobie celowniki. Kolejna sprawa, alias 1.1 to jest komenda na egzekwowanie mojego konfigu na boty. Next sprawa, find the bomb, no to właśnie Game Instructor nie działa, to jest do usunięcia. Ja tutaj nie mam ukośników, tylko mam pod samym bindem ukośniki. Bez znaczenia. No i spin karambit, to już mówiłem, nie działa, więc zamiast tego sobie binduję po prostu zwykły bin na inspect, który brzmi look at weapon, plus look at weapon. Następna sprawa, bin na przewijanie, działa, bardzo fajna sprawa, jeśli na przykład chcecie przewinąć sobie smoke'a lub na przykład oglądacie demko, oczywiście jest na demko, tam jest jakaś inna komenda na prędkość demka, ale generalnie host time scale też działa na przewijanie demka, więc spoko sprawa. O tyle ten bin jest fajny, że to nie jest bin, że klikacie i wam się przyspiesza i klikacie drugi raz i wam się zwalnia, tylko dosłownie, widzicie, to jest przytrzymujecie, leci szybko, puszacie, leci normalnie, przytrzymujecie, puszacie, więc to jest jakby dla mnie o wiele wygodniejsze i z takiego bindu korzystałem od wielu, wielu lat, w szczególności przy oglądaniu jakichś demek, by the way, na przykład przy oglądaniu niektórych demek Jacoba, filmik z jego highlightsami tam ciągle gdzieś tam niedługo będzie, a na razie CS2 wjechał na tapetę, alias TZ to jest tak samo jak alias właśnie na tutaj 1-1, tak, na config na boty, tak samo tu jest alias TZ na włączenie imbotsów, chociaż ja akurat na imbotsach nie pykam, tylko sobie pykam na tej mapce, która oczywiście workshopa jeszcze nie ma w CS2, ale to taka mapka, którą no, widzieliście pewnie jednokrotnie, też zrobiłem filmik, jak się najczęściej rozgrywam. Alias FA to jest egzekwowanie u mnie też konfigu właśnie na tą mapkę. Alias DC, no to jest super, tylko wiecie, szybciutko wpisujemy DC zamiast disconnect.
żeby się rozłączyć i to jest jakieś jeszcze granie teamowo jakiś, na jakiś konfig, egzekwowanie też alias. Tu nie ma zbyt dużej filozofii. No i tu jest na HUD Cinema na włączanie Dead Notices. Kiedyś to było przydatne, jak się robiło filmiki, bo to w pewien fajny sposób zostawiało niektóre elementy HUD-u. To był taki bug, ale to zostało naprawione wraz z porozumieniem panoramy, chyba z tego co pamiętam i tak dalej. No i to jest tyle, omówiłem autoexec. I tyle. I teraz co ciekawe, wystarczy wpisać jeden raz w grze exec autoexec i już kompletnie się nie trzeba niczym martwić. Wszystkie aliasy i tam bindy i tak dalej, które mamy w tym autoexecu będą działać za każdym uruchomieniem gry, więc to jest super i temat można zamknąć. A jeśli wam to nie działa w taki sposób, to tam, no nie wiem, idźcie się pomódźcie do Gabena. Więc teraz nam pozostało tylko przejrzenie opcji w grze i ustawienie tych kilku nowych, które się pojawiły typowo w CS2. Na początku te nowe tutaj, które są w tej zakładce, no odzorowuję od, że to jest totalnie bez sensu, no... Pokażę dla tych, co nie wiedzą, to jest to, nie, że cerownik się rusza. Nikt tak normalnie nie będzie grał. Tutaj można by jakąś debatę zrobić, ale nie chcę się nad tym nawet rozwodzić. Zoom button hold, no to jest oczywiście repeat enabled. To sprawia, że jak macie AWP, to jak sobie trzymacie przycisk, to wam się właśnie ten zoom cały czas przełącza. Jeśli byście to mieli na off, to będziecie trzymać, tylko raz wam się zrobi. Następna rzecz, zdejmij tu mix M4, no to wiadomo, że trzeba mieć wyłączone. A tutaj jest normalnie włączony na strzale alternatywnym, czyli na mouse 2. Jeśli to macie na wyłączone, to oczywiście, jeśli macie czwórkę z tłumikiem albo USP, no to jak będziecie klikać parę przycisków myszki, to będziecie mieć, widzicie, komunikat możliwość założenia zdjęcia została wyłączona, wyłącz w ustawieniach. Bardzo fajne, bardzo fajne. Next Inferno, tutaj scena armenii głównego, bla, bla, monitor komputerowy to tak. Jasność 110%, naprawdę to jest 100%. Domyślam się, że to jest 100%, to jest taka middle groundowa, polecam. Natomiast... To jest też komendą do zmienienia, tylko że ta komenda nie znajduje się w pliku CSA Video Settings, czy jakąś tam nazywa. Tam jest w ogóle o wiele więcej ustawień wideo, o wiele więcej niż tutaj będzie się znajdowało, więc przypuszczam, że da się jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy pozmieniać, które nawet nie wiem jak mogą wpłynąć na grę. Przypuszczam, że da się jakoś uzyskać jakąś dosyć naprawdę potężną przewagę ustawiając niektóre z tych ustawień właśnie w tym pliku tekstowym, bo tam jest, nie wiem, chyba z 50 różnych opcji, a tutaj jest ich, nie wiem, z 15, nie? Plus jeszcze te. Jest to ciekawe. Natomiast wracając do wątku, to tej jasności tutaj nie ma w tym pliku CSA Video Settings. Ona jest regulowana komendą tam full screen gamma czy takiego. Gamma R, full screen gamma, ta druga, bo ta pierwsza nie działa. I jak sobie ją na przykład damy na 2,5, to widzicie, od razu jest ciemniej. 2,2 to jest ta domyślna wartość 100%. Widzicie, że się nic nie rusza. Jeśli ustawimy to na przykład na 82, oczywiście też można zmniejszyć, ale ja polecam te 100%. To jak sobie ustawimy na 80, to widzimy, że ta wartość ma, no ta wartość ma wartość 2,6. Na max, czyli 130%, to ma wartość 1,6. No więc to było na 2,2 i to jest teraz na wartości 100% tutaj. Ten pasek jest generalnie zbugowany. Next panoramiczny, tutaj rozdzielczość, pełny ekran oczywiście, tylko częstotliwość otwierania się na razie buguje, na przykład nie mogę ustawić sobie moich 389 Hz, muszę tylko albo 360, albo 390, ale generalnie są jakieś różne bugi. Czasami jest taki bug, że macie czarny ekran, nic nie możecie zrobić, nawet jak grę zamkniecie i włączycie, to wtedy się trzeba bawić. Trzeba wtedy, przypuszczam, porobić tak, żeby, bo nawet jak się dezetuje w tym pliku tekstowym, to nie działa, więc nie wiem jak sobie z tym poradzić. Ja sobie radziłem tak, że po prostu czasami mi się jak ten ekran przestawał robić czarny i wtedy jakby byłem w stanie kliknąć, potem czytam strzałkami, to tak na czuję jakoś tam zmieniłem z powrotem na jakąś normalną wartość. No generalnie jeszcze jest troszkę tak pobugowany i chciałbym też, żebym mógł grać na przykład na 1280x960 na moich 389 Hz, póki co się nie da. Więc muszę grać na 29 Hz mniej, co nie jest jakimś dużym problemem, no ale mniejsza o to. Ustawienie obrazu. I teraz, nie wiem, żartuję, oczywiście tego nie będę w tym filmie mówił, bo to by zajęło kolejne pół godziny, więc nie ma szans, ale póki co możecie skopiować. To nie są takie idealnie dopracowane, ale no na pewno takie obowiązkowe, nie? Fidelity, no chyba, że macie giga super sobie kompa, no to na pewno włączone. I Reflex to jest też kwestia sporna, są różne przekazy, bo to niby zwiększa frame time, zmniejsza input lag, w końcu nie wiadomo co zmniejsza, co pomaga, co przeszkadza. Nie, na razie nie ma konsensusu. High Dynamic Range jak najbardziej na jakość, mimo że to wiadomo FPS, ale generalnie CS2 o wiele większą wagę ma karta graficzna wasza, jak pewnie już wiecie, więc polecam jak największą ilość opcji graficznych ustawić na niskie. Okulary otoczenia też na wysokie, bo to wam daje troszkę takie WH, czasami jak ktoś wam, no będzie jakiś cień na ścianie jakby. Szczegóły cząsteczek chyba można niskie, szczegóły modeli też nie ma za dużego znaczenia. Tutaj cienie na wysoką się czasami przydadzą, no ale jednak, które rozpraszają za bardzo, to bardzo dużo FPS-ów daje, ale jednak też wykładzanie wolę mieć na wysokie, bo wtedy obraz wygląda o wiele bardziej ludzko. Zwiększ kontrast graczy, ja osobiście wolę mieć tutaj, nie wiem, czy to wam jakoś nie przerwało tego, ale wolę mieć to na wyłączonym.
bo nie podoba mi się, jak ten kontrast gra, czy działa. Synchronizacja oczywiście pionowa wyłączona. No i tyle w temacie, nie będę się rozwodził więcej nad tymi ustawieniami. No tu głośność, generalnie nie wiem, że to nie jest ciągle zbugowane, że trzeba mieć chyba jedną z tych opcji włączoną, żeby wam te 10-sekundowe ostrzeżenie grało. Nie pamiętam, albo nawet, nie wiem, czy nawet to naprawili. W każdym razie tylko te 10-sekundowe się opłaca mieć włączone. A to se sami zobaczycie, ja teraz nie będę mówił, nie będę sprawdzał. Za dużo jest tutaj do omówienia rzeczy. Głośność ogólna to, no, to jest takie troszkę zbugowane, bo tutaj macie 17%, a volume jest na 0,03. Jeśli damy volume na taki, na jakim gram, to będzie wynosiło 77%, a jest wartość 0,6. Damy z portem 0,03. No to jest się dziwne. Widziałem w ogóle, Simple mówił, że, znaczy na jakimś fragmencie streama widziałem coś, że ustawił sobie słuchawki zamiast domyślnie i coś mu się inaczej grało, ale nie wiem, what the fuck. No i teraz ustawienia gry. Ping wyjaśniałem, przepustowość wyjaśniałem, 786432, jak dacie na nieograniczone, czyli git, powiadomienia, przesunięcie z powiadomień, bla bla, włącz konsolę, narzędzia warsztatu, no to jak ktoś się bawi, to niech się bawi. Rozmiar HUD-u, ja miałem wartość 0,85 w CSGO, tu są wartości minimalne, maksymalne, troszkę bardziej zawężone. Tu miałem chyba wartość, bo to jest w cyferką, kolor HUD-u jest określony cyferką. Po moim egzekwowaniu konfigu, mimo że miałem zielony, to w tej grze mam żółty. Ja sobie zmieniłem to na biały. No to jest też domyślnie tak jak w CSGO. Tu też pierdoły. To na pewno sobie ustawiacie na nie. No i tu jest ten powrót do celowania lunetem. No to jest kwestia, że nowi gracze, tak jak mówiłem, być może sobie ustawią na nie, ale myślę, że dla absolutnej większości ciągle na tak. Zdejmij to mi oczywiście najpierw mieć wyłączone. Pozycja modelu broni. No to akurat egzekwowanie naszego konfigu powinno załatwić sprawę, bo tutaj. To jest tylko jakby, jeśli macie tu pulpit, się nie przejmujcie. Jeśli macie preset po 4, a macie preset po 4, tak, to macie view model, no 1 minus 1,5, 4, więc wszystko działa mi tak jak powinno. Oczywiście w model recoil się nie da ustawić na wartość 0, więc po prostu ta broń przy sprayu będzie wam tak chodziła dziwnie, co jest bardzo wkurzające, no ale no, tak samo jak ten bombing i tak dalej, no póki co to jest w CS2 i nie da się tego wyłączyć. Tak samo podczas egzekwowania konfigu te opcje radarowe zostały przeniesione. Więc tutaj też nie ma dużo filozofii i podczas egzekwowania konfig również nasz celownik powinien być taki sam, a jak nie, to tam na milion sposobów możecie się komendami, ręcznie, importem, no i tyle w temacie. Ustawienia w menu przeanalizowane. No i teraz jak to jest z tym konfigiem w CSV, gdzie ten plik się znajduje? Bo już się z nim generalnie spotkaliście w tym user data właśnie. Tam były trzy rodzaje konfigu. Pierwszy, czyli machine convars, to są po prostu różnorakie komendy CSowe. Drugi to jest user convars, tam są w sumie głównie celownik wasz i sens i jeszcze tam jakieś parę innych rzeczy. I trzeci to jest user keys i tam są właśnie bindy nasze, ale co ciekawe to tylko te, które samemu wprowadziliśmy jakby w grze. I oczywiście aliasy nie są tam przechowywane, więc powstaje naturalne pytanie, gdzie jest reszta bindów? Skąd gra wie o tym, że mamy na przykład chodzenie pod WASD i tak dalej? Otóż tutaj trzeba się udać do folderu game CSGO CFG, znaczy stop. Generalnie to jeśli egzekwowaliście config, to już tam będą. Skąd gra wie, jeśli tam tego nie macie, że macie to chodzenie pod WASD i tam inne różne rzeczy pod różnymi komendami, mimo że tego nie ma w tym pliku? No i tutaj trzeba się właśnie udać do folderu game CSGO CFG i tam mamy właśnie plik user keys default. Więc te bindy, które są w tym user keys, w tym folderze user data, są jakby ważniejsze, a reszta bindów, która nie jest określona w tym user keys, jest po prostu brana z user keys default. Tam są te domyślne bindy. I teraz tak, można by pozmieniać po prostu w tym default, jakby user keys default bindy i tam wszystko jakby robić i sprawdzałem i to działa, ale jest kilka problemów. Po pierwsze, dalej, jeśli coś zbindujemy w grze, to zmienią się te bindy w zwykłym user keys, a nie w tym podrzędnym default. No ale może gdybyśmy ustawili ten user keys na tylko do odczytu, to można by było może tak funkcjonować, ale tutaj jest kolejny problem. Co jeśli będzie update i ten update nadpisze ten plik user keys default, bo w końcu ten plik ma określać domyślne bindy. Być może takie coś się będzie działo. Albo jeśli na przykład po zrobieniu spójności ten plik user keys default będzie się resetował do jakby defaultowego. Więc jak dla mnie lepiej nie kombinować z tym właśnie, z takim wygodnym rozwiązaniem, z tym plikiem user keys default i po prostu mieć ten taki pewniejszy sposób, czyli config o nazwie bindy, w którym mamy te wszystkie bindy do zegzekowania jakby, co pokazałem, no i po prostu jakby egzekują się i zapisują się w tym user keys tam normalnym, nie? Jeszcze jest kwestia, o co chodzi z tym, że jest więcej plików user keys, ale tym się nie przejmujcie, tylko slot 0 ma jakąś tam wartość, przynajmniej u większości tak powinno być, nie wiem czy ktoś ma jakieś anomalie. A druga sprawa, jest plik normalny user keys i potem jest drugi z numerem Steam ID. To ten z numerem Steam ID można olać, tak w skrócie mówiąc, jeśli zmienicie w nim bind, a w zwykłym user keys nie zmienicie, to w grze będzie bind dalej ze zwykłego user keys. I oczywiście jeśli zmienicie w user keys i nie zmienicie w tym user keys ze Steam ID,
to nie ma to wpływu i bin będzie dalej działał. Jeszcze jest jedna sprawa, że być może da się egzekwować konfigi nie tylko z Game Core CFG, ale też z Game CSGO CFG. Na przestrzeni bety najpierw się dało z tego drugiego również, potem się nie dało i tylko dało się z Game Core. Teraz chyba się da z tego Game CSGO CFG, ale nawet nie sprawdzałem. Wystarczy generalnie egzekwować z tego Game Core, z tego pierwszego, który na początku całego i w całym filmie generalnie mówiłem. No i tyle. Więc ogólnie to jest tyle, jeśli chodzi o ten filmik i zanim napiszecie jakiś komentarz z jakimś tam pytaniem, to po pierwsze obejrzyjcie jeszcze raz, skupcie się, może zrozumiecie, bo staram się bardzo dokładnie i bez jakichś pozostawienia zbyt dużego pola do wątpliwości sposób tutaj, no nie wiem, się pogubiłem, wiecie o co chodzi, staram się jasno to wyjaśniać. I spróbujcie też sami do czegoś dojść, a nie się o wszystko pytać, bo też mi się nie uśmiecha być supportem technicznym dla setek ludzi, a jeśli być może dużo osób to zobaczy, to być może i tysięcy, więc no niezbyt fajna sprawa. Mam nadzieję, że też generalnie wszystko dobrze zrozumiałem, jak ten CS2 działa i konfigi, a przynajmniej w moim przypadku wszystko dobrze śmiga i też wielokrotnie jakby robiłem to w ten sposób na paru różnych kontach, bo mi jeden i drugi widz pożyczał i też robiłem to u siebie i za każdym razem to śmiga w taki sam dobry sposób, więc mam nadzieję, że u każdego będzie to tak samo wyglądało. No i tyle, dajcie suba. Halo? Suba zostawcie. Subskrypcja. Tak. Dobra, dzięki za oglądanie, na razie. Okej, okay, widziałem, że no to jest GG. Pięćdziesiąt dwa. Bot. Nie. Hit, jaki mecz się trafił. To jest mój... Nie wierzę. O, pierwszy overpass, nie? Takie coś. 52 fragi.